Krystyna Pawłowicz bardzo rzadko wypowiada się tak, aby nie wbić swoimi słowami szpilki pod żebra politycznych przeciwników. Jednak zdarzają się momenty, w których posłanka zmienia swój ton i porusza ciężkie kwestie autobiograficzne. Przy okazji świątecznego zamieszania doszło do takiej właśnie sytuacji. Społeczność internetowa bardzo mocno zdziwiła się, kiedy Krystyna Pawłowicz postanowiła przywołać bardzo ważne fakty z przeszłości swojej rodziny. Krystyna Pawłowicz ujawnia sekret. Krystynę Pawłowicz do refleksji skłonił twitterowy wpis blogera Piotra Wielguckiego, szerzej znanego pod pseudonimem Matka Kurka. Macie mi to wszystko zjeść i nawet mnie nie denerwujcie, napisał w ramach postświątecznej refleksji. Odpowiedź posłanki Prawa i Sprawiedliwości była dosyć zaskakująca. Nawiązała w niej do historii swojego ojca, który był więźniem obozu koncentracyjnego. Mój tatuś, który był w obozie koncentracyjnym, nigdy nie pozwalał niczego z jedzenia wyrzucić. Nawet już mało świeże jedzenie jadł, aby tylko jedzenia nie wyrzucić. Trzeba było pilnować, nie robić niczego za dużo. A chleb był święty, nawet zeschnięty, tatuś moczył w herbacie, odpowiedziała. Leon Pawłowicz przeżył bardzo dużo podczas wojny, a wszystko to, czego doświadczył, starał się przekuć w naukę dla swoich dzieci. Ojciec Krystyny Pawłowicz przyszedł na świat w 1910 roku w łotewskim Dyneburgu. Posłanka dobrze pamięta, jak w dzieciństwie każdego wieczora była wspólnie z rodzeństwem żegnana po łotewsku: dobranoc moje kochane dzieci. Leon Pawłowicz podczas II wojny światowej współpracował z Armią Krajową. Za swoją działalność został zatrzymany i zesłany do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Udało mu się uciec w 1945 roku podczas przeprowadzanej przez Niemców ewakuacji obozu. W domu śpiewało się pieśni patriotyczne, ojciec pokazywał nam Polskę, a klimat tamtych dramatycznych czasów był bardzo obecny. To było we mnie tak żywe, że do dziś nie oglądam żadnych filmów wojennych, podkreśliła w jednym z wywiadów siostra Krystyny Pawłowicz, Elżbieta. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości odziedziczyła po ojcu pasję do prawa. Leon Pawłowicz przed wojną zaczął studiować na Uniwersytecie w Rydze. Po wydostaniu się z obozu i powrocie do Warszawy nie dane mu było kontynuować edukacji. Przez lata pracował w fabrykach Ursusa i Węgla.